Hej kochani, witajcie w kolejnym odcinku Jak Szybko. Jeśli wasze poranki wyglądają tak... A chcielibyście, żeby wyglądały tak, czyli budzicie się wypoczęci, wstajecie bez pośpiechu, pomimo że zostało 15 minut do wyjścia. Nic trudnego, mam dla was wskazówki. Od razu po przebudzeniu wstań i wpuść do pokoju światło oraz powietrze. W ten sposób szybciej się rozbudzisz. Możesz też troszkę się porozciągać. Nie zapomnij pościelić łóżka, dzięki temu już na pewno nie wrócisz tam spać. Następnie kieruj się do łazienki. Poranna toaleta. Ochlap wodą twarz. Poczujesz się świeżo i rześko. A skoro jesteśmy przy wodzie, na początek wypij dużą szklankę wody z cytryną i jakimś dodatkiem, na przykład chili lub imbirem. Taki napój pobudzi twój metabolizm i automatycznie cię ożywi. Bardziej niż kawa. Przed nałożeniem make-upu zawsze używaj kremu. Ja stosuję My Wonder Balm od Mia Cosmetics, bo świetnie nawilżają cerę, a przy tym super szybko się wchłaniają. Dzięki temu zyskuję czas na inne rzeczy. Link do sklepu znajdziecie na dole w opisie, jeżeli bylibyście zainteresowani takimi kremami. Zrezygnuj z ciężkiego makijażu. Wystarczy ci puder, korektor, który zamaskuje niedoskonałości. Szybciej ci pójdzie, jeśli zamiast pędzli użyjesz po prostu palców. Warto też zaopatrzyć się w dwustronne przybory, typu kredkę do brwi, oczu, tusz do rzęs. A zamiast szminki użyj zwykłego balsamu do ust. Mówię ci, nie będzie widać różnicy. Teraz włosy. Nie masz czasu na mycie? A to, co masz na głowie, przypomina wszystko, tylko nie włosy? Użyj suchego szamponu, który choć trochę nada im świeżości. Wystarczy spryskać, potrzeć i gotowe. A najlepiej zwiąż w kucyk lub figlarny koczyk. Będziesz wyglądać inaczej i nikt nie zauważy, że twoje włosy jeszcze rano były w opłakanym stanie. Przejdźmy do wyboru ciuchów, bo jeśli codziennie stoisz przed tym samym dylematem, co na siebie założyć, mam dla ciebie patent. Przygotuj sobie wcześniej tak zwany zestaw alarmowy. Spodnie, bluzkę, zwiń w rulon. W dniu, w którym będzie się dla ciebie liczyła każda minuta, bo na przykład zaśpisz, taki myk zaoszczędzi ci sporo czasu. Rano trzeba oczywiście coś zjeść. Wybierz do przygotowania coś szybkiego, na przykład koktajl, albo postaw na owsiankę słoikową, którą przygotujesz sobie dzień wcześniej. Wystarczy zalać płatki owsiane wrzątkiem, dodać jogurt, ulubione owoce i włożyć pojemnik do lodówki. Problem z głowy, a tego typu posiłek możesz zjeść nawet w drodze. Co do pakowania, również najlepiej zrobić to poprzedniego dnia na spokojnie, żeby o niczym nie zapomnieć. I na ostatek, jeśli zostało ci jeszcze trochę czasu, by zachować jakieś pozory, że dobrze wyglądasz, to spryskaj się perfumami, przepłucz buzię płynem miętowym i jesteś gotowa do wyjścia. Pamiętaj o uśmiechu, bo bez niego ten dzień nie będzie udany. I to tyle! Dajcie znać, jak wam się podobał filmik i jaki chcielibyście kolejny. No i do zobaczenia niedługo. Pa, pa!